Witam Panie Michale, spotykamy się 12 stycznia 2010 roku, kilka dni po ostatnich, znowuż dosyć istotnych wydarzeniach związanych z UPR. Na początek mam pytanie, które mi się wydaje proste, ale odpowiedź może nie jest zupełnie prosta. Kto jest dzisiaj prezesem UPR? No to chodzi właśnie, że UPR jest w stanie takiej destrukcji, że w zasadzie każdy robi co chce i każdy się może ogłaszać prezesem i nie da się obiektywnie stwierdzić, kto tym prezesem jest. To znaczy, wola współpracy nie integruje środowiska, tak bym to powiedział. I to jest zjawisko bardzo poważne, bo w sensie takiej tkanki społecznej, struktury społecznej to przestało istnieć, przestało funkcjonować. No, wojsko mogłoby funkcjonować, powiedzmy, bez woli współpracy, bo jest inaczej ukonstytuowane, a nas jednoczy chęć i wola współpracy w imię jakichś wspólnych zasad, wspólnych celów. Jeżeli to przestało funkcjonować, to w zasadzie każdy robi co chce i można powiedzieć, że UPR-u w takim sensie socjotechnicznym nie ma. Że to jest jakiś szyld, są jakieś jeszcze dążenia różnych osób czy różnych grup. Mhm. Natomiast jako całość to już nie jest to zwarta, spójna struktura, kierowana jakoś w przemyślany sposób. Czyli czy widzi Pan w tej chwili jakąś perspektywę tego, żeby z obecnej sytuacji mimo wszystko UPR wyszedł jakoś obronną ręką? Czy tak jak czytałem dzisiaj w takim oświadczeniu pana Tomasza Daleckiego, który napisał wprost, że jego zdaniem jest to już definitywny koniec UPR-u, że już się nic więcej nie da zrobić? Wydaje mi się, że on w sensie formalnym członkiem jeszcze jest, bo nic nie słyszałem, żeby nie był. Nie, rozumiem, z jego wypowiedzi zrozumiałem tylko, że jego zdaniem to jest opinia na temat UPR-u, że ta formacja de facto już nie istnieje. Mnie się wydaje tak, że nie istnieje w takim sensie, w jakim istniała jeszcze z 2 lata temu. Mhm. Ale być może będzie istniała w sensie zupełnie innym, bo to zależy, jacy ludzie wchodzą do takich struktur społecznych, z jakich ludzi składa się taka tkanka społeczna. Jeżeli do polityki generalnie, do polityki, gdyby pan spytał dzisiaj Polaków, po co idzie się do polityki, to wszyscy panu powiedzą, no po to, żeby się było obłowić, że jeżeli z pracy można mieć ledwo na chleb, a chciałoby się mieć coś więcej, jeżeli z biznesu można tylko stracić, a chciałoby się coś mieć, to idzie do polityki. I jeżeli jest prawdą, że tacy ludzie wchodzą do wszystkich partii z UPR-em włącznie, to w tym momencie cała idea i cały program to jest tylko pustosłowie, które próbuje legitymizować własną grupkę, własny taki gang polityczny w oczach pewnej grupy elektoratu tylko. Natomiast ludzie ci będą się kierować po prostu zyskiem. I w tym momencie następuje taki podział wewnątrz UPR-u między tymi, którzy traktowali partię jako powinność wspólnej, ofiarnej pracy na rzecz idei, czyli dokładania, a nie korzystania z tego, że jest się politykiem, dokładania do tego, żeby jakąś misję polityczną wypełnić. A jeżeli większość, myślę, że może tak być, że zdecydowana większość jest bardzo reprezentatywna dla polskiej sceny politycznej. To znaczy do UPR-u powchodzili ludzie, którzy traktują ten szyld jako trampolinę do własnych korzyści, kariery, ambicji i to próbują realizować. I może istnieć ta partia jeszcze pod tą nazwą, jeżeli któreś z tych środowisk zdominuje całość tkanki UPR-owskiej, bo wtedy będą mieli podstawę do tego, żeby współpracować. Jeżeli jest zespół ludzi, w których każdy stawia sobie za cel walkę o dostęp do budżetowego koryta, to może to być bardzo spójny i dobrze zorganizowany zespół i może osiągnąć bardzo wiele w tych celach. Natomiast jeżeli znajdą się ludzie, którzy kierują się czym innym i inne cele sobie stawiają, to również mogą dużo osiągnąć. Natomiast nie da się pogodzić takich środowisk, bo to są dwa różne światy polityczne, bo to jest dążenie w dwóch przeciwnych celach. I mnie się wydaje, że Unia Polityki Realnej jest targana takimi właśnie sprzecznymi celami osobistymi ludzi uczestniczącymi w tej strukturze. I to jest nie do rozwiązania, po prostu trzeba się rozejść chyba. Czy mógłby Pan opowiedzieć w kilku zdaniach, jak przebiegały wydarzenia w sobotę, jaka była ich kolejność? W szczególności pewną wątpliwość wzbudza taka informacja, że konwentykl został przez Pana otwarty i po chwili zamknięty, po czym okazało się, że za jakiś czas ukazała się informacja, że jest nowy prezes, do którego powołania miał prawo tylko ten konwentykl, formalnie już zamknięty. Właśnie okazało się.
To jest takie, okazało się, nie wiem, czy pan pamięta pierwsze polskie wolne wybory, kiedy to podano Polakom możliwość wyboru wedle jakiejś ordynacji wyborczej i tam była taka lista krajowa jako lista odrębna w tych wyborach. Oczywiście, tak. I ordynacja wyborcza nie przewidywała żadnej drugiej tury, było to po prostu jednorazowy akt wyborczy. Poszli Polacy do wyborów i odrzucili listę krajową. No więc ogłosiło, że trzeba iść jeszcze raz, bo lista krajowa ma być przyjęta. Kto ogłosił? Na mocy jakiego prawa? Prawda? Więc ktoś najpierw decyduje o wyniku, a potem ogłasza, że będą ludzi dotąd chodzić, aż ten wynik osiągną. I obawiam się, że tu mogło zajść tego samego typu zjawisko. Ogłosiło coś. No, ktoś sobie ogłasza. Mówię, że właśnie taka jest sytuacja, że każdy w tej chwili mówi, co chce, robi, co chce. Jest taka kompletna dezintegracja. Ja mogę powiedzieć to, co widziałem i w czym uczestniczyłem. Jako przewodniczący Rady Sygnatariuszy zwołałem konwenty. Rada Sygnatariuszy zwołała legalnie, bez żadnych zastrzeżeń. Natomiast pojawiły się zastrzeżenia co do prawomocności uczestnictwa niektórych osób w tym konwentyklu, bo pojawiły się wątpliwości co do legalności niektórych uchwał Rady Głównej. I czy są poprawne i czy nie będą zakwestionowane przez sąd. Na pewno już wielu ludzi zapowiedziało złożenie wniosku o unieważnienie uchwał. Tak. Więc mówię, że jeśli istnieją spory i wątpliwości formalno-prawne, a w rozmowach kuluarowych wszyscy potwierdzali zgodnie, że nic ten konwentykl nie da, już wszystko mamy przećwiczone, że tak powiem. Czyli wszystkie próby zmiany sytuacji zostały już przeprowadzone i nowego nic się nie da wymyśleć. Żaden nowy argument nie padnie i tu się nic nie da zrobić. To po co ten konwentykl otwierać? No ale naciskali mnie strasznie koledzy, więc najpierw rozeszliśmy się po kilku odrębnych salach, wedle jakichś takich podziałów, bym powiedział, towarzysko-ideowych. Natomiast w stałej więzi między sobą. I nalegali. Nie wiem, chyba najbardziej pan Krzysztof Paprocki, ale i pan Stanisław Żółtek bardzo nalegał, że skoro już przyjechaliśmy, ten świat drogi, żeby po to na ten konwentyk przyjechaliśmy, no to otwórzmy ten konwentyk, bo być może ktoś nie chce powiedzieć w rozmowach kuluarowych czegoś ważnego. Może ma coś do zakomunikowania istotnego i chce to w ramach obrad konwentyklu powiedzieć. I dlatego się domaga.